Czy drobiazgarka Sunbot, jak każde urządzenie, zużyła się? Ja mam na imię Karol, a w tym odcinku pokażę Wam, jak przeprowadzić serwis pompy w naszym urządzeniu. Pompa pneumatyczna w naszej hydropiaskarce Sunbot znajduje się w tym miejscu, na dole urządzenia. Aby przeprowadzić serwis, zalecamy ją po prostu zdemontować. Żeby to zrobić, należy odkręcić cztery śruby u podstawy pompy, z przodu oraz z tyłu, a następnie wypiąć wężyk doprowadzający powietrze do pompy oraz dwa wężyki w tym oraz w tym miejscu, które transportują wodę. Pompa na stole. Najczęstszą awarią są pękające membrany, które wyglądają w ten sposób oraz znajdują się w tym oraz w tym miejscu. Kiedy należy przeprowadzić taki serwis? Z tyłu urządzenia znajdziemy tłumik pneumatyczny. Podczas normalnej pracy sandbota on sobie tak cyka powietrzem, natomiast w momencie, gdy leci z niego woda, to jest znak dla nas, że te membrany w tym oraz w tym miejscu najprawdopodobniej przeciekają. Podczas demontażu ja bardzo często lubię zrobić sobie parę zdjęć przed i w trakcie rozbierania. Chociażby dlatego, żeby potem się nie pogubić przy ponownym montażu. Tutaj mamy, co na to warto zwrócić uwagę, z jednej strony mamy kulkę, a z drugiej strony mamy samą pastylkę. I u góry mamy bardzo podobną sytuację i trzeba po prostu pamiętać, żeby nie pomieszać kolejności gdzie, co, po prawej, po lewej, czy u góry, czy na dole. Jak możecie zauważyć, po rozebraniu jednej z sekcji wygląda na to, że membrany są w dobrym stanie. Tu może ewentualnie widać jakiś już mały rowek i wybieranie gumy. Natomiast one wyglądają, jakby mogły popracować jeszcze parę godzin, ale z racji tego, że już wszystko rozebraliśmy, no to warto wymienić je tak czy siak. Przy okazji, jeżeli mamy wszystko rozebrane, warto rzucić tutaj okiem do środka na to, jaki tutaj się zbiera osad i to też naprawdę warto sobie wziąć kawałek szmatki, jakiś odtłuszczacz, mamy tutaj brake cleaner marki nieważne jakiej i wyczyścimy to sobie wszystko, a następnie zamontujemy z powrotem nowe membrany. Mamy już wymienione. W momencie, gdy mamy rozebraną całą pompę, warto pamiętać o wymianie tych o-ringów. Nie jest to duży koszt, a w przyszłości może nam to wydłużyć czas działania samego urządzenia. Pompę mamy już na miejscu. Pozostało dokręcić cztery ostatnie śruby, podpiąć trzy wężyki i serwis mamy zakończony. Jeżeli mielibyście jakiś problem ze znalezieniem takich membran lub ich wymianą, to zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Cześć!